Gdy mówimy o lambda minimum, czyli minimalnej długości fali w widmie ciągłym promieniowania rentgenowskiego, to mamy na uwadze sytuację, w której elektron, wnikając do antykatody, posiada maksymalną energię kinetyczną i tę maksymalną energię kinetyczną traci, zamieniając ją na energię fotonu promieniowania rentgenowskiego. Maksymalną energię kinetyczną elektronu możemy przedstawić jako pracę wykonaną przez pole elektryczne między katodą, między anodą i antykatodą w lampie rentgenowskiej, która to praca jest równa iloczynowi ładunku i napięcia oraz ładunek E, napięcie U. I wtedy mamy do czynienia z kwantem promieniowania elektromagnetycznego o maksymalnej częstotliwości. Przechodzimy do lambda minimum. Lambda znajduje się w mianowniku. Wyznaczamy lambda minimum, czyli granicę widma ciągłego. I już w oparciu o ten wzór możemy udzielić odpowiedzi na pytanie, co się stanie z lambda. HCE to stałe, zmienia się U. Jeśli U zmalało dwa razy, to lambda minimum wzrosło dwa razy. Ale pokażemy to na wzorach. Dwukrotnie piszę wzór na lambda minimum dla napięcia U1 i dla napięcia U2. A następnie te dwa równania dzielę przez siebie stronami. Proszę zobaczyć, z prawej strony HC dzielone przez E upraszczają się i mamy taką proporcję. Z tej proporcji wyznaczamy lambda minimum 2 w drugim przypadku. Za U1 i U2 podstawiamy wartości i znajdujemy, że lambda minimum 2 równa się 2 razy lambda minimum 1.